Hej, nagrywam filmik z kamerki niestety, bo dostaję dużo pytań na temat moich przyborów do rysowania, szczególnie ołówków i kredek. Chciałam powiedzieć w filmiku, żeby się więcej nie powtarzały takie pytania. Wiem, że mam trochę idiotyczny głos, jak siebie nagrywam, ale no trudno, jakoś to zniosę. No dobra, to zacznę od kredek. Niestety nie wzięłam tych swoich głównych kredek z Łodzi. No, były to Spektrum, kredki wodne. Kupiłam je chyba jakieś 2 lata temu w Biedronce. A niestety nie wiem, gdzie je teraz można kupić. No trudno, nawet jak się skończą, to nie będę wiedziała, gdzie kupić. No, ale mam jeszcze. Znaczy używam często razem z tymi kredkami wodnymi, jak bo już mam je takie niektóre, to używam kredek Progresso Kohinoora. Na razie mam ich tylko 6, ale pewnie się kolekcja niego powiększy, bo są spoko. No to co do ołówków, to głównie są to firmy Kohinoora, większość, takie jak na przykład Progresso. Taki sam grafik, bez tego drewnianka. Tutaj zwykły, 7B. Mam jeszcze ze Stabilo kilka. Tak samo Faber-Castell. I jeszcze kilka z Pensana. Są to głównie no, twarde ołówki. No i to by chyba było na tyle. No nic chyba nie pominęłam. I mam nadzieję, że już nie będziecie się pytać, bo no to jest raczej oczywiste. No te, które używam, to są popularne, więc można pewnie kupić w każdym sklepie plastycznym albo w hurtowni. No, także mam nadzieję, że się za bardzo ze mnie nie będziecie śmiać. No, to do zobaczenia.